Wybuch butli z gazem w Gniewkowie. Kolejna godzina pracy strażaków. Co wiemy? Około godziny 13 zostaliśmy powiadomieni o wybuchu gazu w miejscowości Gniewków. Zadysponowano w sumie 7 zastępów straży pożarnej oraz policję, zespół ratownictwa medycznego, a w późniejszym czasie biegłych sądowych i nadzór budowlany. Do wybuchu doszło podczas wymiany butli gazowej przez właścicielkę. Wystąpił mały pożar, który jednak został ugaszony przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W lokatorce nic się nie stało, doznała tylko niewielkich poparzeń, jakby skóry, no i była pod wpływem zdarzenia. W pomieszczeniu przebywało również dwoje dzieci, nikomu nic się nie stało. Mieszkanie prawdopodobnie będzie niemożliwe do użytkowania do czasu remontu. A na miejscu pracują biegli sądowi oraz inspektorzy z nadzoru budowlanego, którzy ocenią budynek do stanu, ocenią budynek do przydatności, do mieszkania, do zamieszkania. Jesteśmy prawie na ukończeniu oględzin przez powiatowy inspektora nadzoru budowlanego ze Świdnicy i biegłych z zakresu pożarnictwa. Prawdopodobnie to jedno mieszkanie, w którym gaz wybuchł, bo to wybuch nie butla cała, tylko ulatniający się gaz z butli. W związku z tym te szkody nie są tak wielkie, gdyby był to wybuch butli. Pani, która mieszkała w tym mieszkaniu, prawdopodobnie na ten czas remontu uda się do córki. Pozostali mieszkańcy, za chwilę będziemy mieli decyzję, prawdopodobnie zostaną w swoich mieszkaniach, ale jeszcze chwilę wstrzymajmy się z ostateczną decyzją. W razie potrzeby gmina takie mieszkania zastępcze zagospodaruje? W razie potrzeby to jedno mieszkanie zastępcze mam w Dobromierzu. Gdyby trzeba było dla większej liczby, no to będziemy szukali innego rozwiązania, czy to w hotelu, czy gdzieś w Bursie na przykład, w Jaworze rozważamy też taką możliwość, ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne.